Google ma monopol na usługi internetowe i z jakiegoś powodu zdaje się, że wszyscy to po prostu akceptują jako fakt, w sensie jako coś dokonanego, z czym nie da się zupełnie nic zrobić. Kiedy występuje monopol tak naprawdę gdziekolwiek indziej, w którymkolwiek innym miejscu, jakoś, nie wiem, ludzie postrzegają to jako coś naturalnie złego, tak? Naturalnie szkodliwego dla nich, bo z natury monopole są szkodliwe dla ludzi, dla konsumentów, tak? Dla szerokich grup, tak? To są sytuacje, w których firmy mają na tyle dużą siłę, tak bardzo znacząco upraszczając, że są w stanie podejmować różne kroki, które są w założeniu niekorzystne dla konsumentów, dla ludzi, którzy potem korzystają z ich usług. Ale z jakiegoś powodu, zdaje się, że wszyscy to wiedzą, tak? Zdaje się, że wszyscy wiedzą, że monopole nie są dla nich dobre. Zdaje się, że wszyscy wiedzą, że monopole same w sobie są dla nich szkodliwe, ale z jakiegoś powodu, kiedy monopole występują w branży technologicznej, to wszyscy to po prostu akceptują, nikomu to nie przeszkadza i wszyscy w tym partycypują, często nawet myśląc, że są jakimiś, nie wiem, że wspierają jakieś, że wspierają małych przedsiębiorców albo coś takiego. W ogóle nieprawdopodobne ludzie potrafią mieć poglądy i nadal wspierać największe monopole, kiedy tak naprawdę w technologii jest wyjątkowo wygodna sytuacja, bo żeby, nie wiem, uniknąć jakiegoś innego monopolu, żeby uniknąć, powiedzmy, nie wiem, durny przykład, żeby uniknąć Standard Oil, nie? W tamtych czasach. No, nie wiem, musiałbyś nie kupować paliwa do samochodu, no jest to praktycznie niewykonalne, żeby żyć, normalnie żyć bez korzystania z ich produktów w czasach, kiedy funkcjonowali. A w przypadku firm technologicznych niekorzystanie z produktów monopolistów jest stosunkowo proste. Dosyć łatwo można na przykład zmienić wyszukiwarkę, nie? I pytanie, można sobie zadać pytanie, i próbowałeś kiedyś innej wyszukiwarki, ale faktycznie tak próbowałeś, żeby przetestować ją, nie wiem, przez parę tygodni, jak ona faktycznie funkcjonuje. Jestem przekonany, że znaczna większość osób tego nie robiła. No to też pokazują statystyki, że ludzie, nawet jeżeli mają domyślnie ustawione jakieś przeglądarki na komputerze, to z jakiegoś powodu pojawia się w nich impuls, żeby zainstalować Google Chroma. I jak się zapyta, nie wiem, ja się czasami pytam, czemu ludzie to robią i często to nie ma jakiegoś szczególnie ważnego uzasadnienia, nie? A to jest parę kliknięć, które może zrobić bardzo dużą różnicę po prostu w wolności w poruszaniu się w internecie. I dzisiaj chciałbym tak może powtarzając jeszcze parę innych miejsc, w których Google ma monopol, poza wyszukiwarkami ma monopol na chociażby właśnie na przeglądarki internetowe. Ma monopol również na rynku mailowym. Jak dobrze pamiętam, chyba 70% udziału w rynku ma, przynajmniej konsumenckiego, ma Google. Nie wiem, jak wygląda z tym biznesowym, tam może być Microsoft. No ale to nadal są w ogóle absurdalne liczby. Wyobrażacie sobie, żeby, nie wiem, 70% na przykład branża motoryzacyjna też jest bardzo skonsolidowana, ale wyobrażacie sobie, żeby 70% samochodów było jednego producenta? No to są, nie wiem, żeby 70% produktów żywnościowych, żeby tam też są niektóre firmy, nie wiem, no są różne organizacje, które również tam są bardzo, bardzo duże, ale chciałem po prostu zwrócić uwagę, że w branży technologicznej są szczególne, są monopole, które ludzie tak ślepo akceptują. I dzisiaj chciałbym zaoferować, na tym kanale ogólnie będę, myślę, oferował różne bardzo proste alternatywy, które często są lepsze pod względem funkcjonalności, a nie jest w jakikolwiek sposób trudniejsze, żeby się ich nauczyć. Jedyna tak naprawdę różnica, znaczy najważniejsza różnica, to jest różnica właśnie w tej wolności. W tym, że ma się faktyczny wpływ na to, jak kształtują się te monopole na rynkach technologicznych i po prostu działa się na własną korzyść, tak naprawdę, zmieniając przeglądarkę z Google Chroma na tak naprawdę prawie dowolnie inną, nie wiem, poza jakimś Microsoft Edge'em, to praktycznie wszystkie pozostaje, czy Yandexem, no ale Yandexa nikt w Polsce nie używa, czy gdziekolwiek na zachód, więc dzisiaj chciałbym po prostu zaoferować taką jedną zupełnie niezależną alternatywę, bo niektórzy ludzie myślą, ha, nie używam Google Chroma, to już nie wspieram Google'a. No nie. Niestety Google, jakby macki
tej firmy przenikają branżę technologiczną znacznie głębiej niż się większości ludzi wydaje. I to, że nie korzystasz z niektórych usług Google'a, to nie znaczy, że nie jesteś nadal od nich w bardzo dużym stopniu zależny. Nie wiem, może używasz Firefoxa i twierdzisz, że nie wspierasz wielkich firm technologicznych? A skąd się bierze? Skąd się biorą pieniądze w Mozilli? Mozilla to jest organizacja, która tworzy Firefoxa. Mozilla jest, jak dobrze pamiętam, w więcej niż 90% finansowana przez Google'a. W jaki sposób ona może być niezależna? No ja nie wiem. Jak to może być jakakolwiek alternatywa dla Google'a? Kolejna rzecz. Wiele ludzi sobie nie zdaje sprawy, w jaki sposób faktycznie działają przeglądarki. To znaczy, poza taką nakładką, powiedzmy, w dużym uproszczeniu, którą większość ludzi nazywa przeglądarką, jest coś takiego jak silnik przeglądarki. I najpopularniejszym silnikiem przeglądarki jest Chromium. Pewnie wszyscy już mniej więcej kojarzą, z czego on pochodzi. No jest to silnik produkowany przez Google'a, którego używa, jak dobrze pamiętam, chyba z 90% przeglądarek, coś takiego. Tak naprawdę wszystkie największe przeglądarki używają Chromium, czyli silnika pochodzącego od Google'a, który Google udostępnia, który Google kontroluje. I reszta to jest tak naprawdę Gecko, czyli silnik tworzony przez Mozilla, z którego korzysta na przykład Firefox. I to jest poniekąd, ja uważam, że to też jest silnik, który należy poniekąd do Google'a, no bo Mozilla w 90% jest zależna od Google'a. No to szczerze mówiąc traktowałbym ją jako część Google'a, no biorąc pod uwagę, jak nieprawdopodobnie jest zależna i tak naprawdę pstryknięciem palcami ona może zniknąć, ona może, nie wiem, Google może im zagrozić po prostu, że wyciągnie od nich te pieniądze i no domyślam się, że byłby w stanie ich przekonać do zrobienia wszystkiego, więc tak zataczając jeszcze raz, Google tak naprawdę zdominował nie 70% rynku przeglądarek, tylko praktycznie 100%. Praktycznie wszystkie przeglądarki, które znacie, są, które najprawdopodobniej wszystkie przeglądarki, które jesteś w stanie wymienić, są w jakiś sposób bezpośrednio albo pośrednio zależne od Google'a. I jest, ale jest wprawdzie alternatywa. I tą alternatywą, jaką chciałbym dzisiaj zaproponować, jest przeglądarka Pale Moon. Jeżeli masz Linuxa albo Windowsa, to zachęcam, żebyś po prostu jej spróbował. To jest przeglądarka, która może być takim, nie wiem, jej interfejs wygląda bardzo, powiedzmy, oldschoolowo, nie? W sensie jest zaprojektowana troszeczkę inaczej, ale jest faktyczną alternatywą. Jej kod jest faktycznie niezależny, jest w 100% wolny, więc można przejrzeć każdą linijkę, która ją tworzy. Ma własny silnik, który nazywa się Goanna. Na tym silniku jest oparte parę chyba jeszcze kilka innych przeglądarek. Na pewno wiem o jednej, ale to mniej ważne. W każdym razie chodzi o to, że to jest jedna z bardzo niewielu przeglądarek, które faktycznie są niezależne, które faktycznie są jakąś alternatywą i nie dają Google'owi monopolu nad tym, jak wygląda sieć internetowa, jak wyglądają strony www. Nie? Bo jak Google powie, że okej, wprowadzamy od dzisiaj taki i taki standard w Chromium, to on natychmiast trafia do praktycznie wszystkich przeglądarek, a Gecko tak naprawdę albo się sam dostosuje, albo Google może nałożyć na niego odpowiedni nacisk i dostosuje się tak czy inaczej. Więc jeżeli masz Google albo Linux, jeżeli masz Windowsa albo Linuxa, to bardzo zachęcam do tego, żeby przetestować po prostu. Wpisać sobie palemoon.org. Org. Po prostu sprawdzić tą przeglądarkę. Jest zrobiona troszeczkę inaczej, jest bardzo prosta w użytkowaniu, dlatego też nie siedzę przed komputerem i tego teraz nie pokazuję, bo jest naprawdę 10 razy prostsza w użytkowaniu niż wszystkie dzisiejsze przeglądarki. To znaczy nie ma jakiegoś tryliona opcji i każda z nich robi jakieś niezrozumiałe dla większości osób rzeczy. To jest przeglądarka, która jest bardzo prosta w użytkowaniu. Jest stworzona z takim jej podstawą w designie tej przeglądarki. Jest niemarnowanie miejsca. Jest niemarnowanie również miejsca, tak mówiąc, w kodzie, tak? Prostota. Czyli nad każdą opcją się zastanowimy, czy ona faktycznie jest nam potrzebna i dzięki temu nie ma, na przykład jak we wszystkich praktycznie przeglądarkach, które są bazowane na Chromium, nie? Ma się taki
takie to się nazywa menu, hamburger menu, nie? To ma się takie trzy kreski, jak się rozwija. W Firefoxie też coś takiego jest, tego trochę mniej, ale nadal rozwija się to, jest po prostu 20 odnośników i każdy z nich prowadzi do innej strony, która ma 10 różnych opcji. No nie da się tego wszystkiego samemu ogarnąć, nie? W Filmu nie ma się jedne preferencje, ma się tam parę zakładek, nie wiem, tych opcji łącznie jest, nie wiem, kilkadziesiąt, może z 50, no nie wiem, ja skonfigurowałem ją sobie w ciągu 2 minut i wszystko działało bardzo dobrze i również jak się popatrzy na to, jak faktycznie można ją zmodyfikować, mając troszeczkę więcej wiedzy, więc jak dogrzebać się trochę głębiej, Pale Moon pozwala na znacznie więcej takich, na znacznie więcej zmian. To znaczy, można go bardzo dokładnie dostosować do swoich preferencji, ale kiedy faktycznie wie, co się robi i kiedy wie, gdzie, w którym miejscu co zmienić, kiedy no, grzebie się w niektórych konfigach w każdym razie, no to są. Ale w każdym razie chodzi o to, że to są takie rzeczy, których nie znajdzie się praktycznie nigdzie indziej. Ale co najważniejsze daje, to daje niezależność od monopoli, które działają na niekorzyść nas wszystkich. No i to tak naprawdę wszystko. Dla dobra własnego i dla dobra tak naprawdę wszystkich po prostu polecam, żeby spróbować od czasu do czasu czegoś innego. Czegoś, czego nikt nie używa i co jest faktycznie, znaczy nikt nie używa. No, używa dosyć stosunkowo niewiele osób i jest jakąś faktyczną alternatywą dla monopolu, który tam istnieje. No, cześć.